ci. Nie wróć. Zostaw mnie. Nie, głupiesz, już nie wróć. Czekaj, to jest moja low kicka. Nie bij mnie krokodylem, kurwa. Ja pierdolę. Zamieniam się po. Czekaj. Czekaj. Zamieniam się po. Łykaj. To nie wygląda za dobrze, ale... No co mnie rozbierasz? Nie rozbieraj mnie. Nigdy nie wrócił, głupie. No kurde, nie bij mnie. Nigdy nie wrócił. Nigdy. Czekaj, to było dokładnie. Ale nie bij obrazu. O, tak jak Jezusa powinnam ją sobie powiesić. Ty jesteś luzowa. Tak na drzwiach zamiast krzyża. To jest pozycja wyjściowa. Pięć latać. Pięć lat. Do chuj tu. Do chuj tu. Jej, jestem pochwą. Wiem. No co mi robisz? Ta-dam. A teraz zrobiłem bounce. Leć pana Monika, Zrobimy pirueta? Nie bij mnie! Będę, jestem łupieżą, która nawraca. Na miecz w jednym. Nawracający łupież pochwę. Chyba muszę z sobie o tym powiedzieć. Monika próbuje zrozumieć, co się wydarzyło. Koza Nostra! Uważaj, łupież nawraca. Nie jestem przeziębiona w ogóle. Ja też, to fantastycznie. No nie, nie, czekaj, stój, nie! Stój. Nie! I przejdź jej pod nogami. Możesz przejść krokodylem pod nogami. Mogę przejść swoim krokodylem pod jej nogami. Tak. Dziękuję za pozwolenie. Możesz przejść swoją pochwą. Czekaj, ja ją podtrzymam za rękę, ty idź. Ja nie przepłynę? I wtedy z reguły nie przepływam. A jak pan nie zdąży, to chuj. Bezradny chuj, chuj. Co poradzić? Co pan poradzisz? Nic. Nic pan nie poradzi. A komu to potrzebne? A na co to? Módlmy się. Słuchu, słuchu, słuchu. Posłuchamy, posłuchamy. Chorym, przytul się, jak to jest. Jak to jest zrobione? Co? Nie słyszę. Nie mam pojęcia. Jak się je rucha w ucho, to ma się problem ze słuchem. Zostaw wiatrak.
Nie mam pojęcia. No właśnie, pani doktor wspomniała tutaj o dzieciach. Przytul się, przytul się. Mam wrażenie, że problemy ze słuchem kojarzą się wyłącznie ze starością. Nie mam pojęcia. Słyszymy, a okazuje się, że te problemy zaczynają się dużo wcześniej. Nie mam pojęcia! Nie, ci tego nie dam. Nie dam ci nigdy tego. Nie mam pojęcia! Nawracający upiór pochwał. Ja chcę to napisać w sobie. Nie mam pojęcia! Gdzie jest wujak? Poszedł sobie. Tu! Nie mam pojęcia, gwałcą. Nie mam. Tańcie po klawiaturze. Ciekawe, co Seba na to powie. Co ty na to skurwysyłasz? Nie mam pojęcia. Jak się pisze łupiesz? Łupiesz, nie tak. Że z kropką. Kurde. Najczęściej tutaj mówiliśmy, powiedzieliśmy o tych objawach i szumach usznych. Co najczęściej naszemu słuchowi szkodzi? Jej! Musimy pamiętać, że ucho jest takim narządem, który cały czas pracuje. Ono nigdy nie odpoczywa. Jeżeli tak sobie pomyślimy, to nawet jeżeli chwilę, ucho jest narządem, który przechodzi w fazę. Pamiętaj. Ucho pracuje. Ucho pracuje. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Bo z lewacką kurwą. Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, pisz. Kornel napisał. Sprawność. Nie mam pojęcia. Walczyć, czy może już walczymy? Walczymy z hałasem. Nie walczymy z hałasem. Jesteśmy posłuszni. No nie potrafimy. No i bardzo dobrze. No i susucha. Tak. Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. Dobra, koniec tego.